piąta, to rytuał. Rytuał do pracy. Moi drodzy, jak dobrze się poukłada dzień i wiecie, że macie czas na to, na to, na to, na to, na to, to dużo łatwiej jest te czynności wykonać. Nie wiem czemu, ale umysł jest jakoś tak właśnie dziwnie zaprojektowany, że jak jest misja, przerwa, misja, coś tam, misja, coś tam, misja, coś tam, to jakby mniejszy trud jest dla umysłu, bo nie musicie się zastanawiać, co zaraz musicie zrobić i tak dalej. Ta energia się nie rozprasza, tylko macie wszystko fajnie poukładane. I teraz poukładanie, czyli jakby zrobienie tego planu dnia, to jest jedna sprawa. Następną sprawą jest sam rytuał, czyli na przykład sposób, w jakim wychodzicie do meczu. W jaki sposób się rozgrzewacie. Co sobie mówicie przed meczem. Czy jakieś wideo motywacyjne sobie oglądacie przed meczem. Każdy z was powinien znaleźć sobie masę rytuałów, bo one wprawiają w mózg w stan tak zwanego state of excellence, uptime, to się różnie nazywa. Ale im mamy więcej rytuałów, tym mniej myślimy, a działamy odruchowo. I teraz, jak idziecie na trening, jak zaczynacie jakieś mecze, stwórzcie w sobie rytuały. Jak widzieliście moim królem, mistrzem i zresztą waszym pewnie, jak zaczniecie oglądać tenisistów sobie czasem tak dla fanu, zobaczycie, jak Rafael Nadal gra w tenisa, to on tak, buteleczki musi mieć ułożone napisem w odpowiednią stronę, one muszą być poukładane w odpowiednim miejscu. Jak on stoi do returnu, to on sobie gacie poprawia w ten sam sposób charakterystyczny, włosy, wszystko za każdym razem tak samo. On jest tak, jakby ktoś go zakodował. I teraz to pozwala wejść umysłowi w ten stan doskonałości. Zapamiętajcie sobie to i twórzcie te swoje rytuały, nie tylko otwórzcie plan dnia, ale potem nawet rytuałki, jak do takich ważnych czynności jak mecz czy trening sobie podchodzić. Bo jak będziecie sobie wchodzić na trening pod tytułem bez zastanowienia się, jakie macie emocje dzisiaj i jak się czuć, to będziecie się czuć X. Czyli nie wiadomo, macie lepszy dzień, to będziecie się czuć lepiej. Macie gorszy dzień, to będziecie się czuli gorzej. No i teraz sztuka polega na tym, w profesjonalizmie takim totalnym, że wy sobie nie możecie pozwolić na to, żeby wasza motywacja była różna, żeby wasze podejście było różne. Że raz ten ból znosicie tak ała, ała, a raz potraficie go przyjąć na klatę, bo macie dobry dzień, chce wam się popracować. Nie ma tak w profesjonalizmie, jeżeli mówimy o osiąganiu tych absolutnych, topowych marzeń. Tam nie ma mowy o przypadku. Rytuały są naprawdę rewelacyjnym wspomagaczem motywacji.